wykluczenie z Polskiego Związku Łowieckiego jest karą najsurowszą. W związku z tym, Wysoki Sądzie, skoro mamy do czynienia z zastosowanym przez organy Polskiego Związku Łowieckiego takim rozstrzygnięciem i powoływanie się na przepisy statutu, z których wynika, że mamy do czynienia, musiało to być narażące naruszenie przepisów zarówno statutu, jak również przepisów ustawowych, prawa łowieckiego, a również innych rozporządzeń, to w tym postępowaniu to PZE powinien wykazać, że do tego rodzaju naruszeń właśnie doszło. Mamy tutaj do czynienia z tym, że sąd ma kontrolować prawidłowość przebiegu tamtego postępowania. Natomiast w tej sprawie nic nie wiadomo, aby oprócz dokumentów, które stanowią załącznik do odpowiedzi na pozew, zostały złożone jakiekolwiek dokumenty, które rzekomo i w pierwszej, i w drugiej instancji stały się podstawą do zastosowania tychże do wydania tych rozstrzygnięć. Natomiast Łowczy Krajowy przesłał informacje na temat stanu wiedzy głównego rzecznika dyscyplinarnego PZL w sprawie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych w sprawie wojskowego koła. I informacja ta brzmi: w sprawie zobowiązania wystosowanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, drugi Wydział Cywilny w postępowaniu o sygnaturę akt 2019-18, w wyniku analizy repertoru zespołu głównego rzecznika dyscyplinarnego PZL ustalono, że w wyżej wymienionym zespole nie prowadzono postępowania dyscyplinarnego przeciwko członkom Wojskowego Koła Łowieckiego ZJ w Nowej Wsi. W pierwszym kwartale 2017 roku do tutejszego zespołu wpłynęły dwa pisma, z których wynikało, że postępowanie takie prowadził Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny PZL w Ostrołęce, który zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie tego postępowania do innego okręgu. Ponieważ do wniosku nie dołączono jednak akt postępowania, nie został on rozpoznany. Nie przyniosły także skutku monitor przedmiotowe akta. W dniu 13 sierpnia 2018 roku z Zarządu Okręgowego PZL w Ostrołęce wpłynęło pismo z informacją, że żadne postępowanie dyscyplinarne wobec członków poprzedniego i aktualnego Zarządu Koła Łowieckiego ZJ w Nowej Wsi nie było prowadzone. Stanowisko strony przeciwnej. Dotychczas Wysoki Sądzie wnoszę o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów. Natomiast a propos tutaj uzasadnienia, które było w lakonicznej odpowiedzi na odwołanie, chciałam uzupełnić, że głównym powodem kwestionowania decyzji Naczelnej Rady Łowieckiej jest kwestia oceny tak naprawdę naruszeń, które zostały poczynione przez koło łowieckie. I w mojej ocenie i w ocenie pozwanego w tej sprawie przez tolerowanie przez 3 lata braku dokumentacji księgowej, co zostało wykazane podczas protokołów kontroli z 2013 i w latach następnych, stanowi już wystarczający powód, aby tutaj kwestionować legalność działalności koła i naruszanie przez niego zarówno ustawy i rozporządzenia o organizacji polowań i oceny tusz, jak również statutu PZL. Czy pan był zapoznany z wynikami tych działań kontrolnych? Tak. A kiedy pan był z nimi zapoznawany? No, po kontroli. Proszę pana, czy były jakieś nieprawidłowości stwierdzone w działaniu koła łowieckiego? Żeby sobie sądu jakieś drobne zastrzeżenia, na pewno były, jak zwykle zresztą. Ale... A pamięta pan jakie? To chodziło konkretnie wtedy o przyjmowanie zgodnie ze statutem PZL nowych członków do koła. I na czym te nieprawidłowości polegały? Polegały one na tym, że wpisowe ewentualnie było wpłacane po przyjęciu do koła, ewentualnie za zgodą na przykład walnego zgromadzenia były przyjmowane w naturze, ponieważ mamy taki domek tam na obwodzie i ustalaliśmy, że na przykład kolega wstępujący do koła w ramach pisowego kupi lodówkę na przykład, drugi kolega kupił okno, stawił nowe okna i to wszystko było później rozliczane na walnym zgromadzeniu. Także owszem, to mogło być niezgodne, niezgodne. No, te wszystkie zastrzeżenia, które zostały stwierdzone przez kontrolę, no stosunkowo się po malutku poprawiało, czy wychodziło. No, tam... W jaki sposób poprawiono to, że były te wpisy wpłacane przed przyjęciem? A to już proszę Wysokiego Sądu, później został wybrany nowy zarząd po tej kontroli. Także nawet ten pierwszy zarząd
który by chciał rzeczywiście to wszystko poprawić, chociaż według mnie tam nie było poważnych zastrzeżeń, to nawet nie miał na to czasu. Powołano następny zarząd, który też trwał niecały rok. Tak, była prowadzona kontrola przez Zarząd Okręgowy w Ciechanowie. Kontrola ta odbyła się i materiały, bo tak materiały zostały dostarczone do Zarządu Okręgowego, wbrew temu, co było w którejś z uchwał Rady Okręgowej, materiały zostały dostarczone, dokumentacja została dostarczona po uzgodnieniu późniejszego terminu. Cała kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. Sam osobiście byłem na podsumowaniu tej kontroli wniosków pokontrolnych w Zarządzie Okręgowym w Ciechanowie, jeszcze jako przewodniczący koła. Koło miało pewne uchybienia formalne i merytoryczne, jeżeli chodzi o gospodarowanie, o podsypy na terenie obwodu pod Płońskiem. Zostało to w tym czasie dokumentacja uzupełniona, te merytoryczne uwagi zostały przyjęte i naprawione, to znaczy podsypy zostały wykonane. Wnioski pokontrolne, o tym mówię. Ja ich w tej chwili nie mam, to już jednak kawałek czasu, ale w mojej pamięci zostało, że kontrolujący byli usatysfakcjonowani i nie zgłaszali do tego żadnych zastrzeżeń. Były to uchybienia drogowe. Proszę pana, a czy słyszał pan o innych kontrolach prowadzonych w tym kole? Tak. Przede wszystkim tutaj chronologicznie musimy się cofnąć trochę wcześniej. W kole łowieckim była prowadzona kontrola w 2013 roku. Protokół pokontrolny był z listopada 2013 roku i na skutek tej kontroli Zarząd Okręgowy w Warszawie zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie koła w Zarządzie w Warszawie, nie w siedzibie koła, tylko w Zarządzie w Warszawie. I na tym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zrezygnował cały poprzedni zarząd i został wybrany nowy zarząd. Stąd znam oczywiście protokół pokontrolny z tej kontroli, która została wykonana przez Główną Komisję Rewizyjną, co od razu było w pewnym stopniu dziwne, dlatego że w normalnej procedurze, w pierwszym etapie kontrolą kół łowieckich zajmują się komisje okręgowe. Tutaj skład tej komisji wchodził tylko jeden członek zarządu okręgowego, za to dwóch członków Głównej Komisji Rewizyjnej i dwóch członków zarządu głównego PZL. Jednocześnie ten protokół podnosił szereg zastrzeżeń i jako pierwsze zastrzeżenie główne to było nieformalne, niezgodne ze statutem przyjęcie kilku członków do koła przez wcześniejszy zarząd. I tak się składa, że w moim przekonaniu są to pewne drobne uchybienia, znowu na pewno nierażące. Tym niemniej na zebraniu walnym tu w Warszawie w 2014 roku w styczniu, kiedy zostałem wybrany i dalej zacząłem prowadzić te obrady, zwróciłem się z pytaniem do gospodarza tego zebrania, czyli łowczego okręgowego pana Cieplaka, czy zarząd okręgowy z tytułu nadzoru uchylił
te decyzje, uchwały zarządu koła o przyjęciach członków z tytułu nadzoru. Dostałem odpowiedź, że nie uchyli. No stąd trudno jest, żeby zarząd koła bez reakcji zarządu okręgowego uchylał swoje własne uchwały i naprawiał to w taki sposób. Dalej opinie prawne przytaczane w różnych sytuacjach w prasie łowieckiej przez prawników łowieckich mówiły wyraźnie, że zarządy okręgowe muszą uchylać uchwały niezgodne ze statutem, z czymkolwiek, z tytułu nadzoru. Tymczasem ta uchwała nigdy nie została uchylona, więc trudno ją było naprawić, co później kolejne uchwały tylko przytaczały w zasadzie, mówię o uchwałach Naczelnej Rady, najpierw Okręgowej Rady Łowieckiej w Ostrołęce, potem Naczelnej Rady Łowieckiej odnośnie skreślenia z listy członków. Do tego chciałem powiedzieć, że już wówczas wyglądało to na to, że jest że te kontrole zostały w jakiś sposób wywołane na zamówienie. No i tym bardziej później... Czy Pana czy Pan pamięta, jakie były po tych poszczególnych kontrolach uchybienia stwierdzane przez kontrolujących? Uchybienia jakby znajdowało w kole łowieckim? Jedno, to pierwsze już powiedziałem. A kolejne? Kolejne musiałbym spojrzeć, jakie były... No to nie po to Pan wiesz, żeby Pan czytał dokumenty. Proszę Pana, czyli nie pamięta Pan tych innych, tak? Ze swojej pamięci. No nie, w tej chwili po prostu bym spojrzał, do każdego mogę się ustosunkować bez czytania. Nie, proszę Pana, bo jestem na okoliczność stwierdzony, w uchybieniu Pana dokumenty są wspólnie dokumentami protokołami, gdzie jakie uchybienia były stwierdzone. Proszę Pana, proszę powiedzieć, czy Pan jest coś wiadomo na temat czynności naprawczych podejmowanych przez szkołę łowieckie ZLOT po tych kontrolach? Tak, oczywiście. Odpowiadam z całą pewnością za to, że te czynności naprawcze były realizowane przez zarząd w okresie, kiedy byłem jego przewodniczącym. Przytoczyłem sprawę dotyczącą kontroli w Ciechanowie. Zostały założone dwie książki dwie książki wyjść myśliwych do obwodów sąsiadujących. To była też jedna z tych uwag. Oczywiście sąsiadujących w Podwyżkowym. To były obwody, które w zasadzie były jednym łowiskiem, ale oczywiście formalnie zostały założone dwie książki. Każda osobna, na każdy obwód. Tak, tak, tak. No i przede wszystkim cała dokumentacja została też uporządkowana. Wszystkie druki ścisłego zarachowania, czyli zezwolenia na odstrzał i tym podobne rzeczy. Pod tym względem gospodarka łowiecka była zawsze prowadzona przez koło dobrze i na to są też dowody, opinie Lasów Państwowych. Także działania naprawcze były i za mojej kadencji były realizowane tyle, ile to było możliwe. Również szkody łowieckie były wypłacane w terminie. Natomiast potem zmienił się zarząd. Co było dalej, to nie mogę odpowiadać. Zrezygnowałem, ponieważ koledzy nie udzielili absolutorium, co nie było oczywiście warunkiem do tego, że ja automatycznie muszę zrezygnować, ale po prostu nie zgodzili się z tym, że część odstrzałów należy ukomercyjnić, dlatego że dawniej koło żyło z odłowów zajęcy, potem te odłowy się skończyły i stąd
na jakieś środki należało pozyskiwać dla działalności koła również komercyjnie, ponieważ koledzy... Czy ma Pan wiedzę na temat tego, kto, jaki skład mają te nowe koła, kto wchodzi w skład, jakiego rodzaju osoby, które przejęły, tak to nazwijmy, które aktualnie polują, czy też gospodarują tymi obwodami, które poprzednio były, należały do koła ZRO, którym gospodarował ZRO? Tak, jedno koło to jest koło DZIK, w którym jest sporo osób z zarządu głównego, między innymi rzeczony pan Marcin Pasternak, był, zmarł już potem pan Jasiński, były inne osoby, była bodajże pani Diana, nie pamiętam nazwiska, Piotrowska, ale no było tam szereg tych osób w koledzi. Drugie koło to jest koło Kamionka, które potem się połączyło z kołem Luszyn i do koła Kamionka odeszło część osób z naszego koła ZLOT. No, była to sytuacja, w której część myśliwych, między innymi jeden z prominentnych przedsiębiorców w rejonie chciał z tego uczynić niejako własne łowisko. No, koło oczywiście się na to nie godziło w żaden sposób i teraz on jest w zarządzie okręgowym w Stołęce i poluje na jednym, a myślę, że nawet na dwóch tych obwodach, którego koła jest członkiem, zdaje się, że dzika, ale nie jestem pewien. 2015 roku ten protokół z Komisji Okręgowej Zarządu Okręgowego w Warszawie o źle prowadzonej księgowości. Wtedy nasz prezes, nieżyjący już pan Edward Włodarczyk, skontaktował się z główną księgową z tegoż związku, tegoż okręgu i ta dziewczyna nam prowadziła księgowość już tak zgodnie z zasadami. To w następnych protokołach tych kontrolnych, i to też mnie dziwi, że protokół kontroli już nie był wykonywany przez zarząd okręgowy, do którego żeśmy należeli, tylko przez członków zarządu głównego. A w jaki sposób naprawiono nieprawidłowe wpisy w książkach polowych? W książkach przede wszystkim nam zarzucono, że mamy jedną książkę na dwa obwody, bo mając naszą siedzibę we wsi Białe Błoto, mamy swoje biurko, na którym jest książka i każdy wpisując się wpisywał imię, nazwisko, numer obwodu, w który obwód wychodzi do lasu, więc to dla nas było jasne i czytelne. Natomiast Polski Związek nam zarzucił, że na każdy obwód ma być osobno wprowadzona książka. Więc również po takiej kontroli były już dwie książki wprowadzone, oplombowane, żeby nie daj Boże ktoś kartki nie wyrwał, żeby nie było jakichś pomówień. Na przykład w protokole zarządu głównego również było zawarte, że liczba protokołów z polowań zbiorowych nie zgadza się z polowaniami, które były zaplanowane. Jeżeli ludzie się nie zgłosili, jeżeli była straszna pogoda, lał deszcz, była zamieć, to z czegoś, co się nie odbyło, nie, zarząd łowczy koła nie robił protokołu. I to na tym polegało jego uchybienie, że nie odbyła się impreza, więc nie zrobił protokołu. A czy w tym czasie zaczął robić te protokoły? Z tego co wiem, tak. Ze strony pewnie. Czy miał Pan jakąś wiedzę na temat zarzutu dotyczących nieprawidłowości przyjmowania nowych członków do koła? W tych protokołach, czy... Miał Pan jakąś wiedzę na ten temat? Znaczy, w protokole było coś takiego, że część kolegów była niezgodnie z zasadami przyjęta. Na czym ta niezgodność, z czego to wynikało? Że zgodnie z prawem łowieckim, które jest takie, jakie jest, a nie inne, wpierw kandydat, który chce się dostać do koła, musi wpłacić pieniądze jako wpisowe do kasy koła, a następnie zostać wysłuchany przez zarząd. I jeżeli zarząd go nie przyjmie, to kasa koła znowu musi mu wypłacić te pieniądze. Natomiast u nas było to robione w ten sposób, że jeżeli taki człowiek został wysłuchany i został zaakceptowany,
to dopiero te pieniądze zostały wpłacone. Na logikę tak jest dobrze. Zgodnie z prawem łowieckim chyba nie. No i między innymi to jest zarzut. Czy ten zarzut został jakiś naprawiony? Z tego co wiem, tak. Przez ostatni zarząd. Tego już nie wiem, bo już nie uczestniczyłem w posiedzeniach komisji rewizyjnej. Bo już nie... To skąd pan wie, że został naprawiony? Od członków zarządu. Czy ma pan jakąś wiedzę na temat tego, jakiego rodzaju koła, które koła aktualnie gospodarują w tych obwodach, które poprzednio wy gospodarowaliście? Co to są za koła, kto jest ich członkiem? Ma pan jakąś wiedzę na ten temat? Znaczy mam i no tak. Historia się zaczyna od momentu, kiedy jeden z członków został, no powiedzmy, myśmy wiedzieli o tym, że facet pulsuje, tylko no, zawsze jest brak twardych dowodów. Ten człowiek został usunięty z koła, ale oczywiście za niepłacenie składek. I ten młody profesor założył firmę z prezesem Polskiego Związku Łowieckiego i z panem, który posiada zakłady mięsne. Po to tylko i wyłącznie, żeby nam odebrać obwód. Bo lecząc go otrzymał możliwość korzystania od łowczego krajowego. W ten sposób straciliśmy obwód w Płońsku. Następnie miejscowy kacyk z Wyszkowa plus koledzy z Ostrołęki, którzy się dogadali, podzielili się na koło dzik, na koło kamionka. Na dzień dzisiejszy obwód z Płońska koło tego doktorka połączyło się z kołem kamionka. Bo nie można było kołu zabrać trzech obwodów i dać innemu kołu. Trzeba było to rozparcelować na trzy koła, a teraz my się będziemy łączyć, jak sprawa ucichnie. Wysoki Sądzie, mój ojciec kolegi Kontrymowicza od 50. lat polowali w tym kole. W 65. roku introdukowaliśmy jelenie. Dobrze, proszę pana, bo to nie mamy... Jasne. Dobrze, czy w tych kołach, ma pan wiedzę na temat, że w tych kołach członkami są jakieś osoby, które mogły uczestniczyć w wydaniu decyzji o wykluczeniu z lotu z Polskiego Związku Łowieckiego? Oczywiście, że tak. Przewodniczący Sądu Łowieckiego, Sądu Okręgowego w Ostrołęce. To jest pierwsza osoba. A czy chodzi mi o osoby, które mogły uczestniczyć w wydaniu tych uchwał o tym, żeby was wykluczyć z Polskiego Związku Łowieckiego? Czyli ta uchwała z Ostrołęki i potem Naczelnej. Czy te osoby, które były członkami później tych trzech kół, Kamionka, Luszyn i Dzik, mogły uczestniczyć w wykluczeniu was, w podjęciu uchwał o wykluczeniu was z Polskiego Związku Łowieckiego? Miejscowy kacyk z Wyszkowa zasiada w Radzie w Ostrołęce. Czy jakieś nazwiska pan może podać? Pan Zdzisław Nieziński. A jeśli chodzi o tą drugą instancję, czy o naczelną? Osoby, które wydawały tą decyzję albo uczestniczyły w wydaniu tej decyzji, no to później w tych kołach? No to już łowczy krajowy i jego brat, który jest łowczym okręgowym w Ostrołęce. Piotr Jenoch i drugi Jenoch jako najmniej. I w których kołach łowieckich oni są? Mi się zdaje, że w Maków Mazowieckich, że to jest koło. Czyli nie w tych trzech. Nie, w tym jednym z nich. Natomiast na pewno jeden obwód to odebrali nam członkowie zarządu głównego PZPR. Czyli który? Który to jest koło? To jest koło Dzik. Natomiast na dziś sytuacja w Dziku jest taka, że jak się dowiedzieli, że my, no, żeśmy tą sprawę naszą nagłośnili, że czujemy się poszkodowani, to większość tych ludzi, bo są to ludzie na wysokich etatach w stolicy, zaczęli uciekać z tego koła. Na dziś koło już liczy tylko 9 członków.
A czy te koła, które aktualnie gospodarują tymi waszymi, nazwijmy to poprzednio waszymi obwodami, to były koła, które już wcześniej istniały? Czy... Nie, to są koła specjalnie założone po to, żeby nam odebrać. Wszystkie trzy te koła były utworzone? Na pewno dwa. Co do Makowa, to nie jestem pewien, nie znam historii. Czyli które koła były utworzone? Zdecydowanie koło Kamionka, a koło Luszyn zostało stworzone przez Łowczego Krajowego dla kolegi Piątkiewicza. Dobrze, a czy te koła później, one cały czas funkcjonują tak jak były, czy one się w jakiś sposób... Tak jak mówiłem, chodziło o to, żeby nasze koło zniszczyć i trzy obwody nam zabrać, czyli jeden w okolicach Płońska i dwa wyszkowskie po sąsiedzku. I żeby to wyglądało bardzo elegancko, to każdy obwód dostał inne koło. Po roku czasu, czy po półtora roku czasu, koło Luszyn połączyło się z kołem Kamienka. I teraz funkcjonuje jako... I teraz jako Luszyn. Jako Luszyn. Jako Luszyn. A koło Dzik... Czy jako członek komisji rewizyjnej przeprowadzał Pan kontrolę księgowości koła z własnej inicjatywy komisji? Czy wchodził Pan w skład po prostu takiego zespołu, który kontrolował? Tak. Jakie były Państwa ustalenia? Ustalenia w sensie działalności naszej księgowej? Tak. Nasza księgowa prowadziła to zgodnie z zasadami takimi, jakie obowiązują w księgowości, która jest wymagana przez zarząd, przez Polski Związek Łowiecki. W jaki sposób wyjaśni Pan tą różnicę, która jest w protokołach z kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne, że brak było dokumentacji księgowej? Zdecydowanie się, że to było zbyt ogólne pytanie. Tego to ja nie wiem. O tym by... Wysoki Sądzie, to jest zasadnicza różnica, bo skoro podmioty zewnętrzne stwierdzają, że w zakresie prowadzonej przez koło dokumentacji księgowej są poważne braki, natomiast członek komisji rewizyjnej, którego działalność tak naprawdę kontrolują, nagle stwierdza, że jest wszystko prawidłowo, no to jakby rozmijamy się bardzo drastycznie w ocenie tych samych faktów. W tej chwili, bo nie jesteśmy na etapie mowy Pani Mecenas, tylko chyba zadawania pytań do świadka. Chciałam wyjaśnić, pytanie jest... Który ma odpowiedzieć na pytanie, czego niby nie było w tym kole. To może dokładniejsze jakieś pytanie Pani Mecenas. No, ja zadałam swoje pytanie, zgłosił tutaj przed sądem uwagę, że jest zbyt ogólne, więc chciałam wyjaśnić. No to jakich dokumentów Pani było? Księgowych. No jakich dokumentów? Dokumentów księgowych. Proszę się uspokoić. Czy Panu coś wiadomo na temat braku dokumentacji księgowej? To było załatwiane pomiędzy zarządem a księgową. My jako organ kontrolujący, kontrolując to mieliśmy wgląd do dokumentów. A czy Pan słyszał zastrzeżenia takie, że podmiot zewnętrzny zgłasza zarząd, że nie ma dokumentacji księgowej? Z Państwa? To już nie za mojej kadencji. To już czyli nie słyszał Pan takich zastrzeżeń? Nie. Proszę bardzo. Mówi Pan, że skąd Pan posiada wiedzę, że Wasze koło zostało usunięte, wykluczone ze zrzeszenia w związku z jakimś spiskiem tutaj zarządu głównego i osób związanych z zarządem głównym? Skąd uświadcza ta wiedza? No to jest... Jakby to ująć? Tak jak powiedziałem, po prostu człowiek, który został usunięty z tego koła, chcąc pokazać, kto ja jestem, to założył firmę medyczną z Łowczym Krajowym, Lechem Blochem, który notabene został już odwołany za inne przekręty, ale to nie mówmy o tym, jak również z właścicielem dużej firmy masarskiej, do którego dostarczał to, co u nas skręcił do bagażnika na lewo. Nie. My chodząc po lesie i widząc takie fakty, powiadomiliśmy organa ścigania. Będą inni świadkowie, którzy tu będą zeznawać i są bliżej z tą sprawą, bo akurat byli w tym czasie blisko. I na podstawie tego faktycznie
miał zrobioną rewizję w domu. Oczywiście jeleń nie był w domu, tylko gdzie indziej. No i już się zaczęły niemiłe sytuacje robić. I on nam powiedział, jeszcze zobaczycie, kto ja jestem. Do naszego kolegi łowczego, do Kazia Chodyny, powiedział, że będziesz polował, ale tylko przez płot, zobaczysz, jak inni polują. I takie odgrażanie się, to nam w zupełności wystarczy. Ja wiem, że w sądzie trzeba mieć twarde dowody, ale to nie jest sprawa o tego człowieka. Ja w tamtym czasie pracowałem w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego jako radca prawny. Natomiast tej sprawy jako radca prawny nigdy nie miałem w swoim referacie, gdyż w ogóle sprawa wykluczenia koła z Polskiego Związku Łowieckiego była prowadzona przez kolegę z działu organizacyjnego Piotra Jenocha. I on, że tak powiem, sporządził projekt uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej i przychodził do mnie, no powiedzmy, nazwijmy to po koleżeństwu, konsultować, czy jest poprawnie napisana, czy moim zdaniem te zarzuty, które tam były zawarte, są prawidłowo sformułowane. Ja pamiętam, Wysoki Sądzie, że gdy przeczytałem tą uchwałę, no to powiedziałem koledze Jenochowi, że przy tak sformułowanych zarzutach to należałoby połowę kół w Polsce ze zrzeszenia wykluczyć, dlatego że to były, mówiąc, po prostu takie mało istotne i mało ważne te zarzuty, bo na przykład pojawiały się tam takie kwestie, że była nieprawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka, z tego co pamiętam, no przynajmniej połowa kół w Polsce, można powiedzieć, nieprawidłowo tą gospodarkę prowadzi, w sensie czy nie wykonuje planu, czy go przekracza, więc te zarzuty były po prostu, no, ewidentnie w mojej ocenie naciągane. Pan przedstawił to osobie sporządzającej? To znaczy, to była taka, no, powiedzmy, rozmowa koleżeńska w Wysokim Sądzie, więc ja nie sporządzałem w tej kwestii żadnej opinii. No zresztą, gdybym sporządzał w tej kwestii opinię, no to bym prosił w tym momencie o wyłączenie mnie z przesłuchania jako świadka w tej sprawie. Natomiast ja to powiedziałem Piotrowi Jenochowi, że mówię, proszę, jak tam uważacie, natomiast moim zdaniem to jest absolutnie, mówię, niewystarczające, żeby koło wykluczyć. A dopiero w Wysokim Sądzie jakiś czas później dowiedziałem się, że tak naprawdę ta kwestia wykluczenia tego koła to była spowodowana chęcią, że tak powiem, no, mówiąc kolokwialnie, zagarnięcia czy przejęcia obwodu łowieckiego, które to koło dzierżawiło. Ja się później o tym dowiedziałem, że tak naprawdę to chyba była podstawowa przyczyna do tego, że taka uchwała w ogóle powstawała. A od kogo się pan dowiedział, że przyczyną było to, tą chęć przyjęcia? Wysoki Sądzie, no powiem tak, nas tam w Zarządzie Głównym pracowało w sumie w całym biurze 35-40 osób. Więc my, zwłaszcza ci, którzy byliśmy członkami Polskiego Związku Łowieckiego, no, rozmawialiśmy bardzo często między kolegami, bo koleżanki raczej nie brały udziału w tego typu rozmowach, natomiast no, my rozmawialiśmy, ja nie potrafię sobie w tej chwili przypomnieć. Wiem tylko, że przyszedł do mnie kolega Grzegorz Sobolak i powiedział, słuchaj, zakładamy koło, mamy fajny obwód łowiecki, że 95% to są lasy, że jest dużo zwierzyny, że jest taki bardzo fajny ten obwód, że jest to gdzieś na wysokości Wyszkowa, jadąc w stronę Ostrogi Mazowieckiej, czy no, może mijając Wyszków, jadąc w stronę Białegostoku. I mówi, no słuchaj, bo potrzebujemy mieć 10 osób, żeby założyć koło. Ja mówię, dobrze, to mówię, wpiszmy na tą listę tych założycieli. I potem, w trakcie, gdy już to koło powstało i dostaliśmy dzierżawę tego obwodu, to pozyskałem informację, że cała ta sprawa związana z wykluczeniem koła była spowodowana chęcią przejęcia tego obwodu po prostu. No właśnie, i od kogo to się pan powiedział? Od kogoś z członków władz koła łowieckiego z LOT, czy też Nie, na pewno nie od koła z LOT, dlatego że ja wtedy w ogóle nie znałem, w zasadzie poza jedną osobą z tego koła, to nie znam nikogo.
a tą osobę poznałem dopiero, powiedzmy, no, rok temu, więc, to zupełnie nie miało. Nie, to raczej od kogoś z kolegów, którzy byli tymi członkami założycielami. Ja nie potrafię, Wysoki Sądzie, w tej chwili sobie przypomnieć od kogo. Być może był to Grzegorz Sobolak, może był to kolega Paweł Jachimczak. Jak się nazywały duchowe zakładane, które to pan pisał się jako założyciel? Dzik w Makowie Mazowieckim. Ono w tej chwili nazwę ma tą samą, natomiast ma siedzibę już w Warszawie. Ja cały czas jestem członkiem tego koła. Proszę pana, czy pan wie, jaki był sposób procedowania przy wydawaniu uchwał związanych z wykluczeniem powoda w Polskim Związku Łowieckim? Po pierwsze, Wysoki Sądzie, trzeba tutaj wspomnieć o tym, że jak ja pracowałem, przepraszam, do 17 roku w Polskim Związku Łowieckim przez lat 15, to był to jedyny wypadek, o którym ja wiem, że koło zostało wykluczone z Polskiego Związku Łowieckiego. To się zdarzało tak niezmiernie rzadko, że ja powiem szczerze, ja byłem zdziwiony, że w ogóle na podstawie tych zarzutów można sięgnąć po taką sankcję w stosunku do koła, jaką jest wykluczenie z Polskiego Związku Łowieckiego. Generalnie wyglądała sprawa, proceduralnie powinna w ten sposób, że Okręgowa Rada Łowiecka podejmowała uchwałę w sprawie wykluczenia koła ze zrzeszenia, ponieważ w tamtym czasie łowczym okręgowym w Siedlcach chyba, tak? Był, znaczy nie wiem, czy to należało do Siedlec, czy do innego zarządu okręgowego w sensie przynależności organizacyjnej, był pan Paweł Jenoch, był łowczym okręgowym wtedy, a ponieważ jego brat Piotr Jenoch pracował właśnie w dziale organizacyjnym zarządu głównego, no to można powiedzieć, że pomagał swojemu bratu w sporządzeniu tej uchwały, a w zasadzie to chyba nawet nie tyle w sporządzeniu, co w jej całkowitym napisaniu. Czyli pan Paweł Jenoch pomagał panu Piotrowi? Pan Piotr Jenoch pomagał swojemu bratu, który był wtedy łowczym okręgowym, panu Pawłowi Jenochowi, w sporządzeniu tej uchwały, ale w mojej ocenie, ponieważ no, pracując z kimś przez lat 15 można jego styl pisania rozpoznać, prawda, wiedzieć, co wychodzi spod czyjej ręki, to w mojej ocenie ta uchwała była praktycznie w całości sporządzona przez pana Piotra Jenocha. Piotr Jenoch, jaką funkcję wówczas? Wówczas był zastępcą kierownika działu organizacyjnego. W jakim podmiocie? Działu organizacyjnego? W Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Czy są pytania ze sprawy pana Łosinka? Proszę bardzo. A czy ma pan jakąś wiedzę na temat tego, jak wyglądało później rozpoznanie tego odwołania złożonego do Naczelnej Rady? Wysoki Sądzie, z tego co ja sobie przypominam, to zasada była taka, że wszystkie uchwały, które miała podejmować Naczelna Rada Łowiecka, niezależnie od tego, czy to było w trybie odwołania, czy w innym trybie, były sporządzane przez prawników, między innymi przeze mnie. Natomiast w tej sprawie, z tego co ja pamiętam, żadna uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nie została sporządzona przez pracowników działu prawnego. Z takich luźnych informacji wiem, że projekt tej uchwały był również sporządzony przez pana Piotra Jenocha. Zresztą tak zupełnie na marginesie, Wysoki Sądzie, ja wielokrotnie zgłaszałem ówczesnemu łowczemu krajowemu, czyli doktorowi Lechowi Glochowi, że jeżeli my przygotowujemy projekt uchwały na przykład Zarządu Głównego, a następnie rozpoznajemy tą sprawę w trybie odwołania od tej uchwały do Naczelnej Rady Łowieckiej, to nie jest to w porządku, dlatego że my, jeżeli sporządzamy uchwałę Zarządu Głównego, nie powinniśmy zajmować się uchwałami podejmowanymi w trybie odwoławczym. No bo jeżeli ta sama osoba sporządza uchwałę pierwszoinstancyjną, ta sama osoba sporządza uchwałę w trybie odwołania, no to z obiektywnością to raczej tutaj mamy daleko do czynienia. A skąd ma pan informację, że tą uchwałę Naczelnej Rady również sporządzał pan Piotr? Bo z tego co kojarzę, kolega Piotr Jenoch również przychodził chyba, tylko już nie do mnie, a wydaje mi się, że do kolegi
Sobolaka, że tak powiem, powinno w celu skonsultowania, ale w ogromnej większości to była sporządzona przez niego. Konsultacje to raczej dotyczyły jakichś drobiazgów. No dobrze, to skoro pan Piotr Jenok nie przychodził do pana, tylko do pana Sobolaka, żeby to skonsultować, to skąd pan ma o tym wiedzę, że pan... Z rozmów z Grzegorzem Sobolakiem, bo my utrzymywaliśmy bardzo dobry kontakt zarówno w pracy, jak i w tej chwili też, no powiedzieć, przyjaźnimy się i ten kontakt mamy bardzo ścisły. Czy można powiedzieć, że z punktu widzenia proceduralnego były zachowane wszystkie wymogi dotyczące wydania tej uchwały? Dotyczące uchwały tej uchwały? Wysoki Sądzie, no ponieważ ja nie brałem udziału w sporządzaniu tej uchwały w trybie odwoławczym, nie byłem na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu, kiedy ona podejmowała w tej sprawie uchwałę, to mi jest ciężko powiedzieć, czy zostały w sensie formalnym zachowane. No tryb był zachowany, czyli była uchwała Okręgowej Rady Łowieckiej, od niej przysługiwało odwołanie do Naczelnej Rady Łowieckiej, więc ten tryb został zachowany. Natomiast co do na przykład, czy terminy zostały zachowane, czy nie, to ja nie potrafię odpowiedzieć. Powiedział pan, że ta uchwała tej Rady Okręgowej była przygotowana, projekt przygotowany przez pana Piotra Jenocha. Czy pamięta pan, kiedy mógł pan rozmawiać z nim, albo kiedy on przedstawił pana, w jakiej dacie? Czy to było przed jej wydaniem, na długo przed, nie pan pan jakimś... No nie, to było, Wysoki Sądzie, dość długo przed podjęciem uchwały w sprawie wykluczenia koła. Myślę, że kilka miesięcy, dlatego że no to była sprawa na tyle, powiedzmy, bezprecedensowa, bo tak jak powiedziałem, bo to był pierwszy znany mi przypadek wykluczenia koła ze zrzeszenia, więc przygotowanie, że tak powiem, w sensie formalno-prawnym trwało kilka miesięcy. Tam pamiętam, że były w tym kole robione kontrole najpierw. Te kontrole kończyły się jakimiś protokołami i na bazie wyników tej kontroli została sporządzona właśnie uchwała w przedmiocie wykluczenia koła z Polskiego Związku Łowieckiego. Ta uchwała tej Rady Okręgowej była sporządzona w kwietniu 2000, była wydana w kwietniu 2017 roku uchwalona. Czy może pan powiedzieć, kiedy mogły być te rozmowy prowadzone wcześniej i kiedy... No ja myślę, że to, Wysoki Sądzie, było w roku 2017, bo niedługo potem powstało właśnie koło GIT z siedzibą wtedy w Makowie Mazowieckim, którego byłem, powiedzmy, jednym z członków założycieli. No więc ja myślę, że to mogło być od początku roku 2017, gdzieś tak do kwietnia właśnie, kiedy, tak jak tutaj słyszę, uchwała została podjęta. Czyli rozumiem, że uchwała dotycząca, wydana później przez Okręgową Radę Łowiecką w Ostrołęce w kwietniu 2017 roku, została przygotowana w Naczelnej Radzie, tak naprawdę. Nie, Wysoki Sądzie. Uchwała została w znacznej mierze, myślę, że w całości sporządzona przez kolegę Piotra Jenocha, który był zastępcą kierownika działu organizacyjnego Zarządu Głównego. Natomiast gdy koło złożyło tej uchwały odwołanie do Naczelnej Rady Łowieckiej, to również, że tak powiem, uchwałę w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania była sporządzona przez kolegę z działu organizacyjnego. Czyli jedną uchwałę, drugą przygotowała to samo? Moim zdaniem tak. Czy rozumiem, że widział pan, konsultował pan z panem, pan Piotr Jenok, tą treść tej uchwały, zanim się zebrała w ogóle Rada, tak? Oczywiście, że tak, Wysoki Sądzie, dlatego, że tak jak powiedziałem, te przygotowania do tej procedury wykluczającej koło trwały kilka miesięcy. Były mówię, robione kontrole, potem jakieś protokoły z tych kontroli powstawały. No tak jak powiedziałem, Wysoki Sądzie, ja wyraziłem swoją wątpliwość co do zasadności takiego postępowania, czyli wykluczenia koła. Gdyż te zarzuty, które tam, pamiętam, padały, no to były takimi zarzutami, że mówię, że połowa kół w Polsce powinna być wykluczona. A akurat spotkało to jedno tylko koło. Czy ma pan jakąkolwiek wiedzę jeszcze na temat, dlaczego takie działania były podejmowane? Ja tą wiedzę pozyskałem, Wysoki Sądzie, dopiero po wykluczeniu lub w trakcie tej procedury, kiedy zaczęło powstawać
koło GIK. Powiedziałem, przyszedł do mnie kolega Grzesiek Sobolak i powiedział, słuchaj, zakładamy koło, będziemy mieli fajny obwód. Ja mówię, a gdzie ten obwód? Mówi, słuchaj, super dojazd, bo koło Wyszkowa, 95% powierzchni tego obwodu to są lasy, dziki, daniele, jelenie, no mówi, rewelacja po prostu. Ja w Wysokim Sądzie raz byłem w tym obwodzie, no rzeczywiście same lasy, można powiedzieć. A czy ma pan jakąkolwiek wiedzę jeszcze, że na obwodach, które dotychczas były dzierżawione przez koło zlot, powstały już jakieś inne koła, które je dzierżawią te obwody? Nie potrafię, Wysoki Sędzie, na to pytanie odpowiedzieć. Dlatego, że ja nigdy żadnych takich spraw nie dostawałem. W Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego była taka trochę, nazwijmy to, schizofreniczna zasada przydzielania spraw, to znaczy niektóre sprawy miały, że tak powiem, być po cichu załatwiane, inne były procedowane tak, jak powinny, więc no, mogło się zdarzyć w ten sposób, że niektóre sprawy w ogóle nie ujrzały, że tak powiem, działu prawnego nigdy, tylko były załatwiane właśnie w dziale organizacyjnym. Dobrze, czyli nie ma pan wiedzy o tych innych kołach, które miałyby dzierżawić obwody wcześniej należące do koła zlotu. Proszę bardzo. A czy ma pan jakąkolwiek wiedzę, czy w tych nowo utworzonych kołach mogli uczestniczyć jacyś członkowie Zarządu Głównego, byli członkami tych kół? To znaczy, Wysoki Sądzie, ja wiem tylko o tym kole GIK, które powstało, które wydzierżawiło obwód, który wcześniej był dzierżawiony przez koło ZLOT. Tam praktycznie byli sami pracownicy Zarządu Głównego w tym kole, w momencie jego powstawania. Nie było innych osób. Dopiero później, gdy to koło powstało i zostało już zarejestrowane w Zarządzie Okręgowym, to dopiero później do niego wstępowali następni, że tak powiem, członkowie, ale to wszystko byli, jak to się mówi, no, znajomi, prawda? To nie byli ludzie z ulicy, którzy przyszli i powiedzieli, złożyli deklarację, zapłacili wpisowe, powiedzieli, chcemy tu być. To byli wszystko znajomi nasi, ewentualnie naszych znajomych. Tam nie było osób przypadkowych zupełnie. Dobrze, czyli wiedział pan, jakie były zarzuty? Proszę pana, czy pan kiedykolwiek brał udział w kontroli koła powodowego? Nie, Wysoki Sądzie, nie brałem udziału. Nie brał pan również udziału w kontroli w 2013 roku? Wysoki Sądzie, powiem tak, wielokrotnie brałem udział w różnych kontrolach. Być może, że po prostu w wyniku tego, że jest to jednak duży odstęp czasu, brałem udział w kontroli to w 2013 roku. Natomiast mówimy tutaj o kwestii wykluczenia koła w roku 2017. Z odstęp 4 lat, to jeżeli nawet w 2013 roku byłyby jakieś uchybienia działalności koła, to niekoniecznie musiały one istnieć w 2017. Tu chodzi o pytanie, czy na końcu jest pana podpis, tak? Tak, to jest. Wygląda mój podpis. To wszystko, jeśli chodzi o ten scenariusz, a nie wnioski. Czy pamięta pan cokolwiek po przejrzeniu tych stron z roku 2013 roku? Wysoki Sądzie, ja nie przejrzałem tych stron, ja na nie spojrzałem. Więc ciężko mi się ustosunkować do tego pytania. Czy brał pan udział w wielu kontrolach, wielu kół od tamtego czasu, od 2013? Nie, od 2013, no myślę, że w kilkunastu. Skąd pana przekonanie, że inne koła mogą być jeszcze gorzej, podobnie źle, a nie były wykluczane? Skąd pan to wiedział? Chociażby na podstawie kontroli, w której brałem udział i na podstawie, powiem tak, że Wysoki Sądzie. Jeżeli człowiek przez ileś lat pracuje w takim czy innym dziale i ma styczność z problemami w kołach, no bo nikt z nas przecież nie odbierał telefonów od członków kół i nie słyszał, słuchajcie, jest świetnie i dzwonię po to, żeby powiedzieć, że jest świetnie. Tylko jeżeli dzwoniono, to po to, żeby uzyskać poradę związaną z jakimś problemem. Bo my jako radcowie prawni czy pracownicy działu prawnego udzielaliśmy porad i telefonicznych, i mailowych, i pisemnych. Więc jeżeli ktoś się do nas zwracał, no to z reguły
było jakimś to spowodowane problemem. Więc na bazie tego mogę stwierdzić, że w dużej ilości kół no nie wszystko było prawidłowo, były wątpliwości związane z zasadnością czy kwestiami prawnymi związanymi z przyjęciem do kół, wykluczeniami z kół, prowadzeniem, wykonaniem planu łowieckiego, czy rocznego, czy wieloletniego. Więc to nie było nic nadzwyczajnego w tym, że w kołach są takie czy inne błędy. To było normalne, można powiedzieć. No, rzadko kiedy zdarzało się słyszeć o kole, w którym wszystko było w porządku. No, jeżeli takie koło było, to nikt z nas o tym nie wiedział, no bo nikt z tego koła nie dzwonił i nie mówił, słuchajcie, u nas jest wszystko w porządku. Tylko jeżeli ktoś dzwonił, to dlatego, że były jakieś problemy. To były czasami problemy błahe, a czasami to były problemy poważne. Skąd pana wiedza o tym, czy gremia, które zdecydowały w uchwałach o wykluczeniu koła, nie miały podstaw do tego? Skąd pan to wnosi? No jeżeli w Wysokim Sądzie widziałem projekt uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej w przedmiocie wykluczenia koła i widziałem, co w nim jest napisane, no to wiem, jakie były zarzuty. No, z tego, że pan miał... ostatecznie? Nie, ostatecznie nie widziałem. Uchwałę pierwszej instancji. Wysoki Sądzie, ja nie wiem, czy ja widziałem uchwałę, czy ja tylko znam treść tej uchwały z rozmów z kolegą, który mnie nauczył. Ja nie potrafię w tej chwili na to odpowiedzieć. W każdym razie z tego, co pamiętam i tego jestem pewien, no to w formie dowcipu powiedziałem, że mówię na tej zasadzie, to należałoby połowę kół wywalić z Polskiego Związku Łowieckiego. Pytanie, czy z pana punktu widzenia w tej sprawie nastąpiło rażące naruszenie prawa, naruszenie przepisów? Wysoki Sądzie, mnie jest ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, dlatego że tak jak sam sąd powiedział, ja nie znam ostatecznej wersji uchwały. Z tego, co ja wtedy rozmawiałem, no to ja nie mogę powiedzieć, czy to było rażące, czy nie rażące, bo ja tego nie oceniałem w kategorii, czy nastąpiło rażące naruszenie prawa i czy rzeczywiście taki charakter ono miało. Ja stwierdziłem tylko, że te zarzuty, które tam padały, były tak powszechne w stosunku również do innych kół, że dziwiłem się, dlaczego akurat to koło ma spotkać taka kara, a nie wiem, 200 albo 300 innych kół w Polsce, które mają dokładnie te same być może problemy, taka kara nie spotyka.